Dagmara Moranowska, dzień dobry i zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. A pogodę w Polsce kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia. Do naszego kraju napływa masa ciepłego powietrza i tak nadchodzący tydzień zapowiada się wyjątkowo pogodnie, słonecznie i ciepło, a wręcz gorąco, bo na termometrach nawet 30 stopni. Póki co w pierwszej części nocy więcej chmur na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu i tam mogą wystąpić przelotne, zanikające opady deszczu, jak i lokalne burze. Natomiast nad pozostałym obszarem kraju zachmurzenie będzie małe lub zupełnie bezchmurnie. Na termometrach około 15 stopni na ziemi lubuskiej i do 8 maksymalnie w górach. Jutro w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe lub zupełnie bezchmurnie. Jedynie na nizinie szczecińskiej nieco więcej chmur na niebie i właśnie na nizinie szczecińskiej po południu przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na termometrach od 20 stopni na Podhalu do 30 na ziemi lubuskiej. Noc na Kujawach i Pomorzu pogodna, z zachmurzeniem małym lub zupełnie bezchmurnym. Na termometrach od 13 do 15 stopni, wiać będzie słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Za to jutro w ciągu dnia przed południem, jak i po południu w całym regionie piękna, słoneczna aura, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Na barometrach teraz niewielki spadek ciśnienia, jutro 1007 hektopaskali. Sprawdźmy, co przyniosą nam kolejne dni. We wtorek zachmurzenie małe lub zupełnie bezchmurnie, w nocy na termometrach od 14 do 16 stopni, w ciągu dnia od 26 do nawet 28 stopni. W środę bezchmurnie, z temperaturą od 16 do 17 stopni w nocy i od 28 do nawet 30 stopni w ciągu dnia. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, po południu na północy regionu możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze. W ciągu dnia na termometrach od 27 do 28 stopni. Udanego tygodnia, do zobaczenia.